Pokémony to seria gier znana przede wszystkim z trzech rzeczy. Walce, kolekcjonowaniu oraz ewolucji tytułowych stworków, z których od zawsze ten trzeci element był dla mnie z nich wszystkich najciekawszy. Pamiętam, że gdy po raz pierwszy ogrywałem Pokémon Fire Red, byłem niesamowicie ciekaw, kiedy i w co przemienią się członkowie mojej drużyny. Pamiętam również mój zawód, gdy pomimo wbijania moim podopiecznym absurdalnie wysokich poziomów, ci nie ewoluowali. W części przypadków była to wina tego, że nie zdawałem sobie wtedy jeszcze sprawy o istnieniu innych metod ewolucji niż poprzez levelowanie, takich jak na przykład wymiana. W każdej generacji istnieją jednak Pokémony, dla których twórcy ewolucji po prostu nie przewidzieli, a szkoda, ponieważ niektóre z nich naprawdę zasługują na dodanie im jakiejkolwiek rodziny ewolucyjnej. I dziś zajmiemy się właśnie nieewoluującymi Pokémonami, które w mojej opinii powinny otrzymać ewolucję lub preewolucję. Zapraszam do oglądania. Standardowo, jeśli film Wam się spodoba, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie łapkę oraz komentarz, który Pokémon bez ewolucji zasługuje na nią według Was. Zapraszam Was również na Discord Pokémon Polska, gdzie znajdziecie dużą społeczność naszego ulubionego uniwersum. A teraz zaczynajmy. Pierwszy przykład jest dla mnie wręcz skandaliczny, ponieważ Pokémon, o którym będziemy teraz mówić, miał bardzo dobry powód do tego, aby dodać mu jakiegoś rodzaju rodzinę ewolucyjną. Projekt Laprasa, bo o nim tutaj mowa, jest silnie oparty na legendarnym potworze z Loch Ness. A nie ma w mojej opinii lepszego pokémonowego regionu do rozwoju stworka o takim rodowodzie niż Galar, wzorowany przecież na Wyspach Brytyjskich, z których wywodzi się jego pierwowzór. Jest to chyba dość uzasadniony powód, aby dodać mu jakąś preewolucję, chociażby w formie Baby Pokémona. Bo tak, uważam, że Lapras prędzej powinien otrzymać preewolucję niż ewolucję, ponieważ nie przychodzi mi do głowy żadne sensowne rozwinięcie jego formuły. Sam w sobie jest już bardzo dobrym Pokémonem, jednak preewolucja na pewno dodałaby mu trochę uroku, tak jak zadziałało to chociażby w przypadku Mantine'a. Mogłaby się ona prezentować chociażby tak, czy tak. Relikant opiera się na wymarłych rybach, które wiele lat temu przemierzały oceany Ziemi. Choć wiele osób nie przepada za tym Pokémonem, ja darzę go całkiem sporą sympatią, ponieważ tematyka, na której był wzorowany, jest mi wyjątkowo bliska. Dodatkowo, wśród wielu kolorowych stworków jest to Pokémon o dość wyróżniającej się kolorystyce, utrzymanej w odcieniach brązu i szarości. Jego ewolucja mogłaby się opierać na naprawdę wielu różnych prehistorycznych rybach, takich jak na przykład Dunkleosteus. W tym koncepcie autor poszedł jeszcze o krok dalej, prezentując dwie ewolucje. Pierwszą opartą na koncepcie, o którym wspominałem przed chwilą, oraz drugą opartą o prehistorycznego rekina. Stunfisk jest podobny do Magikarpa, z tą różnicą, że jest Pokémonem o jeszcze dziwniejszym wyglądzie i nie ewoluuje w Gyaradosa. W ogóle w nic nie ewoluuje. Jako że jest on Pokémonem wzorowanym na rzędzie ryb drętwokształtnych, czyli rybach zakupujących się w dnie morskim, aby znienacka zaatakować wyładowaniem elektrycznym, gdy zostaną dotknięte, czemu by nie stworzyć mu ewolucji na podobieństwo konkretnego przedstawiciela tego rzędu. Jego ewolucja mogłaby opierać się chociażby na drętwie pawik, czy drętwie europejskiej, wzbogaconej o nieco poważniejszy wygląd. Bo w końcu skoro to może ewoluować w to, to czemu to nie miałoby móc ewoluować w coś takiego? Ponieważ z biegiem dni rafy koralowe wymierają coraz bardziej, w Pokémon Sword oraz Shield otrzymaliśmy nową galariańską korsolę oraz jej ewolucję. Jest to ostatnio dość powszechny zabieg. Starszy Pokémon otrzymuje nową regionalną formę, do której tworzona jest ewolucja. I niby wszystko fajnie, jednak kiedyś jeden z widzów zwrócił mi uwagę pod jednym z moich odcinków, że taka forma rozwijania oryginalnych stworków strasznie pomija ich podstawowe warianty, z czym w pełni się zgadzam. Skoro więc galariańska korsola otrzymała od twórców swoją ewolucję, dlaczego ta z Johto miałaby być gorsza? Można by przecież stworzyć Pokémona nie pojedynczego koralowca, a całą rafę koralową stworzoną z wielu korsol, który podzielałby konwencję takich Pokémonów jak Magnemite czy Diglett. Lub po prostu rozwinąć koncept, tak jak chociażby na tym obrazku. A skoro jesteśmy już przy Pokémonach, które otrzymały ewolucję jedynie dla swojej formy regionalnej, przyjrzymy się teraz kolejnemu takiemu przypadkowi. Mowa tutaj o Pokémonie, którym jest Farfetch'd, który w regionie Galar ewoluuje w dostojnego rycerza, podczas gdy we wszystkich innych regionach jest on pozbawiony takiej możliwości.
Skoro w europejskim regionie Pokémon ten ewoluuje w tamtejszego wojownika, dlaczego kantoński Farfetch z regionu wzorowanego na Japonii miałby nie ewoluować w woja ze swojego regionu świata? Przecież istnienie Sirfetch'da samo w sobie podsuwa pomysł, aby zaprojektować jego kantońskiego odpowiednika jako potężnego ptasiego samuraja. Były przecież nawet takie plany. W grach Gold oraz Silver mieliśmy zobaczyć ewolucję kantońskiego Farfetch'da, jednak ta nigdy nie ujrzała światła dziennego. A szkoda. Kolejnym tego typu Pokémonem jest Quillfish. Według mnie rozdymki to jedne z ciekawszych ryb żyjących na naszej planecie. Tym bardziej smuci mnie to, że jedyny ich przedstawiciel w pokemonowym świecie otrzymał swoją ewolucję, która swoją drogą jest naprawdę świetna, jedynie jako forma regionalna i to do tego jeszcze w prehistorycznym regionie. Nie wymagam dużo, dla mnie Game Freak mogłoby jedynie podmienić Overquillowi kolorki oraz zmienić nieco ukształtowanie kolców na jego ciele i już byłbym zadowolony. Chatot to pokemon, który po prostu zasługiwał na coś więcej. Ptak o tematyce muzycznej, który potrafi powtarzać to, co mówią gracze, jest naprawdę fajnym konceptem, który niestety do tej pory nie został jeszcze rozwinięty. Mógłby to być kolejny Pokémon z różnymi wariantami wyglądu, gdzie Chatot z różnymi piórami na głowie czy ogonie wydawałby zupełnie inne dźwięki. Choć ptaki są dość mocno eksploatowanymi zwierzętami, jeżeli chodzi o Pokémony, uważam, że Chatot miałby i w sumie dalej ma potencjał na stanie się stworkiem wyjątkowym w tej kategorii. Niestety, zamiast tego mamy obecnie słabego Pokémona, który kojarzony jest jedynie z jego banem z rozgrywek ze względu na jego ruch Chatter. Szczerze, zamiast tworzyć kolejną nieciekawą papugę bez ewolucji, jaką jest Squawkabilly, twórcy mogli w fajny sposób rozwinąć koncept Chatota. Są Pokémony bez ewolucji takie jak wspomniany już dzisiaj Lapras, które pomimo braku tak ważnego dla Pokémonów aspektu, są pamiętane i cenione przez dużą liczbę fanów. Są jednak również Pokémony takie jak Maractus, o których niektórzy często zapominają, że w ogóle istnieją. A w przypadku tego konkretnego stworka jest to bardzo przykre, ponieważ moim zdaniem ma on w sobie spory potencjał. Aby być uczciwym, istniała przed Maractusem rodzina ewolucyjnych Pokémonów kaktusów składająca się z Cacnei i Cacterna, jednak są to zupełnie inne Pokémony. Kaktusy generacji trzeciej reprezentują bardziej typowe, wyschnięte pustynne kaktusy, podczas gdy Maractus jest pięknym, kwitnącym okazem tej rośliny. Niedopuszczenie do dalszego rozkwitu tych kwiatów poprzez zapewnienie Maractusowi odpowiedniej ewolucji jest w mojej opinii gigantycznym marnotrawstwem potencjału, który ten Pokémon w sobie trzyma. Można by tu pójść nawet w dwa różne koncepty. Ewolucję typowo roślinną, uwypuklającą cechy kaktusa w rozkwicie lub w bardziej ludzką formę, jak ma to miejsce chociażby w przypadku Roserade, Liliganta czy Florges. Przez lata powstawało wiele teorii na temat tego, czy Kangaskhan jest w jakiś sposób połączony z Cubone'em. Mimo że Game Freak wielokrotnie dementował te plotki, dając graczom jasno do zrozumienia, że są to dwie oddzielne linie ewolucyjne. Ja się w sumie tym ludziom nie dziwię, bo jest to naprawdę dziwne, że tak fajny Pokémon, który od pierwszej generacji, od już prawie 28 lat, ma w swoim projekcie swoją potencjalną preewolucję, która nigdy nie otrzymała nawet swojej własnej nazwy. Przy okazji premiery gier XY twórcy poszli nawet o krok dalej, rozwijając koncept dziecka Kangaskhana za pośrednictwem jego mega ewolucji. W przeciwieństwie do chociażby takiego Magnetona, który składa się z grupy kilku Magnemite'ów, dziwnie jest klasyfikować matkę i jej dziecko jako jedno stworzenie. Ze wszystkich Pokémonów z regionu Kanto bez rodziny ewolucyjnej, Kangaskhan jest zdecydowanie tym, który moim zdaniem najbardziej jej potrzebuje. No i to by było na tyle. Dajcie znać, który z przedstawionych dziś Pokémonów zasługuje według Was na dodanie mu rodziny ewolucyjnej. Standardowo, jeśli materiał Wam się spodobał, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie łapkę oraz komentarz z propozycją kolejnego pokemonowego tematu, którym miałbym się zająć. Wpadajcie też na Discord Potionek Ataku, gdzie zawsze informuję Was o zbliżających się filmach, Discord Pokémon Polska oraz TikToka. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do usłyszenia, hej!